Czy wszystkim, dzisiaj na temat Bayernu Monachium i Nagelsmana, jak będzie wyglądała drużyna pod wodzą Nagelsmana. No, trwa dalej przerwa, jeśli chodzi o piłkarskie rozgrywki, natomiast no, część piłkarzy już wróciła do treningów, Nagelsman został zaprezentowany. Czy rzeczywiście Nagelsmann zrobi rewolucję, jeśli chodzi o Bayern Monachium, czy to będzie kontynuacja Hansiego Flika? Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat właśnie osoby Nagelsmana w Bayernie Monachium, co zmieni na temat też transferów, bo jest upamekano w Bayernie Monachium. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Weźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku. zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat Nagelsmana i Bayernu Monachium. E, wiadomo, że Nagelsman już jest, został zaprezentowany oficjalnie e, na mediach społecznościowych. Natomiast co takiego może wprowadzić tutaj Nagelsman, jeśli chodzi o Bayern Monachium? Czy to będzie rewolucja, czy to będzie kontynuacja Hansiego Flicka? Zmiany kadrowe. No i przerwa, kiedy będą pierwsze mecze, jeśli chodzi o Bayern Monachium. E, już spieszę praktycznie z poinformowaniem o, w, o wszystkim. No zacznijmy od tego, że piłkarze Bayernu Monachium mają przerwę praktycznie do końcówki lipca. E, Robert Lewandowski ma przerwę do 26 lipca. Piłkarze reprezentacji Niemiec jeszcze dłużej, bo chyba do 29 lipca. E, jeśli chodzi o rozgrywki, to 7 sierpnia będzie pierwsze rozgrywki w ramach Pucharu Niemiec. Ale to jest tam drużyna z piątej ligi, więc no nie oszukujmy się tutaj raczej czyli Nagelsmann nie wystawi najmocniejszego składu, a może rzeczywiście wystawi, żeby sprawdzić, no ale to nie będzie jakiś mecz, który będzie mógł sprawdzić rzeczywiście piłkarze, jakie są w formie dyspozycji. Natomiast już kolejny mecz to jest mecz tydzień później, a więc 14 sierpnia, mecz w ramach Bundesligi, bodajże chyba z Mainz, jeśli się nie mylę. No i wtedy rzeczywiście możemy zobaczyć drużynę w pełnej krasie. Tak wygląda kwestia tutaj, jeśli chodzi o terminarz. Jeśli chodzi o Bayern Monachium, no to zobaczymy, czy Nagelsmann przełoży to, co miał, jak prowadził drużynę RB Lipska z właśnie te, te rozwiązania z RB Lipska do Bayernu Monachium. Mi się wydaje, że Nagelsmann może mieć problem, jeśli chodzi o swój charakter, jeśli chodzi o swoje ego przypadku Bayernu, Monachium, że tutaj jednak też jest potrzebny psycholog, a wydaje mi się, że Nagelsmann jest na dorobku, że tutaj to nie zadziała, tak? Nagelsmann może być świetny pod względem taktyki, ułożenia drużyny i tak dalej, natomiast no, jednak tam są tuzy w szatni, musi po pogodzić te żywioły, które są w tej szatni. Na pewno oczekiwania są takie, żeby Zane lepiej grał, tak? Leruazena, który też zebrał zasłużoną krytykę po występach, po występach na tutaj mistrzostwach Euro. Zresztą on też się kiepsko prezentował, jeśli chodzi o Bayern Monachium, cały czas mówi, że się przełamie, przełamie. To jest jednak zdecydowanie za mało, jeśli chodzi o jego grę, na, na, na to, jakie były oczekiwania względem tego zawodnika. Holuje piłkę, robi kółeczka, nic z tego nie wynika, nie ma to zbyt dużej jakości, przydatności dla drużyny. Natomiast co charakteryzowało drużynę na Nagelsmana, to byli szybcy wahadłowi, to byli zawodnicy, oczywiście napastnicy, tak ale to też byli obrotowi za tymi napastnikami, którzy dogrywali, asystowali piłki przede wszystkim tutaj Nagelsman musi obsłużyć piłkarsko Roberta Lewandowskiego, a więc tak stworzyć drużynę żeby były asysty dogrywanie piłek, ale pomijając już to co ma miejsce dotychczas, a więc kimś Noje, kimś Müller czy tutaj Kingsley Coman, musi aktywować innych zawodników Zawodników. Media niemieckie domagają się przede wszystkim, żeby tutaj były zagrywki ze strony też obrońców, żeby właśnie ta strefa dogrywała piłki do Roberta Lewandowskiego, no bo wiadomo, pomocnicy czy napastnicy, tak, oni mają dogrywać te piłki, mają kreować, ale też jest ważne, żeby uruchomić tą linię defensywną, zwłaszcza, że pod wodzą Hansiego Flika ta defensywa bardzo mocno wychodziła, tak, często dostawali piłki za... Koniesz. No i teraz pytanie jest takie, czy rzeczywiście Nagelsmann ustawi też bardzo mocno do przodu tą drużynę, czy też nie? A zmienia się tutaj sporo. Boala, odszedł do Realu Madryt, Boateng odszedł z, Realu Mad... z Bayernu Monachium, Javi, Mar... Javi Martinez odszedł z Bayernu Monachium. Hernandez przyszedł zabieg, jest kontuzjowany, nie wiadomo tak naprawdę kiedy wróci, więc no posypała mu się ta defensywa. E, więc tutaj, ja bym powiedział w ten sposób, to no nie wygląda to zbyt kolorowo, jeśli chodzi o defensywę. Du dużo może Bayern Monachium w tym sezonie tracić bramek poprzez te dziury, jak w szwajcarskim serze poprzez te dziury właśnie w defensywie, co może być przyczyną do klęski, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Także, no, ja powiem w ten sposób: Nagelsmann przychodzi do Bayernu Monachium pomijając czy to jest Nagelsmann, czy byłby to Hansi Flick, ale przyjmuje tą drużynę w nieciekawej sytuacji. No, bo zobaczmy sobie: nie ma Boatenga, nie ma Alaby, nie ma Martineza, chociaż on tam jakiejś jakości dużej nie dawał. Hernandez jest kontuzjowany, no, rzeczywiście są problemy. Nobel, a więc kolejny bramkarz, jeśli chodzi o Bayer Monachium, jest na wypożyczeniu, jeśli chodzi o AS Monaco, dwuletnie wypożyczenie, dosyć długie tak naprawdę wypożyczenie, ale chce grać co też jest jakby niekorzystne w kontekście naszego polskiego bramkarza Majeckiego, który no chociaż on, wydaje mi się, że on będzie miał, miał szansę między słupkami, ale Nubel no, rzeczywiście naciska na to, żeby grać systematycznie. No ale wiadomo, Neuer jest podstawowym zawodnikiem, tak, jeśli chodzi o bramkę Bayernu Monachium. Także zobaczymy, jak Nagelsmann tutaj poukłada tą drużnę. Moim zdaniem to się nie sprawdzi, tak. chociaż ja mówię w ten sposób, ja nie będę tutaj wyrokował, bo można mówić przed sezonem, potem się wszystko praktycznie pozmienia, ale moim zdaniem tutaj Bayern Monachium, tutaj będzie wiele tak zwanych kwasów, można powiedzieć, więc wiele problemów. Nie dogada się z zawodnikami, złe decyzje personalne, on będzie miał pewny pomysł na tą drużynę, jednak tu musi być kontynuacja tej metody, jeśli chodzi o trenerską, jeśli chodzi o Bayern Monachium, Plus do rzucenia z czegoś ekstra od siebie, a wydaje mi się, że Nagelsmann będzie miał swój pomysł autorski na tą drużynę. Co tutaj może powodować kontrowersje, tak jeśli chodzi o Bayer Monachium. No ale też przychodził Pamekano a więc zawodnik, którego przecież prowadził w Erbelipsku to na pewno dobra decyzja. Muszę powiedzieć, że to jest świetny ruch jeśli chodzi o ruchy transferowe. Tam kosztował ile? 42,5 miliona euro, czyli tam 45 milionów euro. Na pewno to był zawodnik, którego warto było zapłacić te pieniądze. Także Upamecano akurat tutaj będzie wzmocnieniem, tak, jeśli chodzi o tę defensywę przy tych właśnie brakach, ale czy sam Upamecano da radę? Ja muszę powiedzieć, że Upamecano to jest jeden z nisznych obrońców Bundeslidze, który dawał sobie radę i skutecznie blokował Roberta Lewandowskiego. Więc teraz Robert Lewandowski nie będzie miał problemu, tak, jeśli chodzi o upamekano, gdyby był drużynie, bo naprawdę był to jeden z licznych obrońców, który potrafił zatrzymać e, Roberta Lewandowskiego, co nie jest taką prostą rzeczą, sprawą. Także ja bym miał, nie miał jakichś oczekiwań. Uważam, że Hansi Flick prowadził tutaj Bayern Monachium wzorcowo. Ciężko jest się do czegoś doczepić. Mało tego, wprowadza młodych zawodników perspektywicznych. Ja jestem ciekawy, czy Musiala będzie dostawał szansę, jeśli chodzi o Bayern Monachium, bo wydaje mi się, że Nagelsmann będzie stawiał na sprawdzonych zawodników. Musiala nie do końca go przekona. Ale e, moim zdaniem e, tutaj nagle jego cechy charakteru będą powodowały konflikty w szatni, że on się nie dogada z piłkarzami. Jednak trzeba tam być naprawdę bardzo dobrym psychologiem, przyjacielem tych zawodników, e, no bo to są wielkie tuzy, wielkie nazwiska. Poza tym, trzeba pamiętać, że Nagasman przyjdzie, będzie kreował swoją wizję. Nagasman to jest tak, jak Niko Kowasz, dobry taki bad boy, jakiejś młodej drużyny, tak gdzie może zrobić takie furorę, szał, że jakby swoją, swoją praktycznie osobowością i tak dalej, pomysłem na grę. Ale tym samym nie kupi już zawodników Bayernu Monachium, no bo to można powiedzieć stare wygi, tak, starzy wyjadacze piłkarscy Niedawno się złapać na takie łatwe sztuczki. Eee, swego czasu mówiło się o tym, że Nagelsmann lubi ustawiać takie wielkie ekrany, telebimy na boiskach, które miałoby właśnie tutaj wizualizować przeciwnika z drużyny przeciwnej, tak. Miałoby się tam wyświetlać różnego rodzaju właśnie takie eee, praktycznie tutaj jeśli chodzi o zastosowania boiskowe niecodzienne. Pytanie, czy to rzeczywiście się sprawdzi, jeśli chodzi o Bayer Monachium, bo tu jest potrzebna powtarzalność, systematyczność? Moim zdaniem, jeżeli Nagelsmann byłby konsekwentny w swoich działaniach, to powinien skręcić Zane i Musiale w przyszłym sezonie, bo oni się nie będą sprawdzać, czy nie sprawdzili się w, nie do końca w poprzednim sezonie. Znaczy Musiale tak, ale jednak jakby oczekiwania względem Bayernu, Monachium, tego jaka to jest firma, to moim zdaniem ci zawodnicy powinni tutaj grzać ławkę, co na pewno Zane się nie spodoba. Może być potem, dużo może być takich sytuacji w mediach, że jakiś piłkarz jest pokłócony z Nagelsmannem i tak dalej. Natomiast niewątpliwie Nagelsmann musiał się znaleźć w Bayernie Monachium, to była kwestia czasu prędzej czy później, bo Bayern Monachium nie mógłby sobie pozwolić na to, żeby właśnie nie skorzystać z Nagelsmana. No, natomiast Nagelsmann traktuje Bayern Monachium jako kolejny, jako kolejny krok w karierze, tak. Wiadomo, że miał wcześniej propozycję tego, żeby prowadzić Real Madryt. Odmówił, powiedział, że jest za wcześnie, chce po prostu budować tę karierę konsekwentnie, krok po kroku. A jest to młody zawodnik, znaczy młody trener, bo on ma chyba 33-34 lata, to co bodajże 87-rocznik. Więc pytanie też jest takie, no bo on będzie równolatkiem z niektórymi piłkarzami w szatni Bayer do Monachium. Oczekiwania też, jeśli chodzi o kibiców Bayernu do Monachium, są takie, żeby kimś bardziej był aktywowany po właśnie podczas tych meczów, tak? Że często była krytyka, właśnie, że kimś za dużo pracuje. Znaczy, wiadomo, że to jest jakby na plus, tak, ale często kimś po prostu cofa się do działań i się o defensywę, za mocno idzie ofensywę, bardziej powinien być przyspawany do swojego kwadracika na boisku, do swojej roli, że za bardzo po prostu jest eksploatowany. Oczywiście, no, jest to na korzyść, tak, jak będzie zawodnik biegał w tej nazad i tak dalej, tak, na przykład Ozil swego czasu właśnie, czy grał w reprezentacji Niemiec, czy na przykład w Londyn, natomiast to nie jest dobrą, no, dłuższą metę. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie jaki będzie miał według was pomysł Nagelsmann na Bayern Manachium, czy rzeczywiście on zadziała. No miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie jakiś wielki wpadek, jakieś wielkie katastrofy, no bo mimo wszystko Nagelsmann miał sukcesy, tak, z tymi drużynami, które wcześniej prowadził Bundeslidze, czy chociażby z Airbnb, mimo, mimo tego wykręcił bardzo dobry wynik z tą drużyną, którą prowadził, tak. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, Trzymać się, cześć!